Cześć, tu Hipek i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Castle Story. Otóż to i co? Co jest? Co jest? Dobrze, więc jest to bodajże 7 odcinek. Dzisiaj troszeczkę w gorszej oprawie graficznej. Tak mi się zdaje. Coś mi się jeszcze przed próbą nagrywania nic mi się nie lagowało, teraz coś się niestety niedobrego stało. Spróbuję sobie włączyć troszeczkę może. Zaraz coś spróbuję zrobić jeszcze. O, teraz dobrze. Lepiej. Ale dobra, przystępujemy do rzetelki. Dzisiaj planuję zbudować jakiś tutaj właśnie zamek. Najpierw może pokażę, co się zmieniło. Pierwsze to, że mam. Nie wiem, czy było to w tamtym odcinku. Ale mam tutaj mały magazynek. Mamy dużo więcej jeden. 52, wow. Mamy taką naszą kopalnię. Kolejną. Spróbuję włączyć tryb X-Raya, ale chyba nie za bardzo się, nie za na wiele się tutaj zda. No dobra, coś tam widzicie może. Troszkę wyżej sobie podjedziemy kamerką i włączymy sobie może tryb sam automatycznego sterowania kamerą. I tak, kolejną rzeczą, która się zmieniła, jest tutaj to, że zbudowałem tutaj jakąś budowlę. Nie wiem, po co ją budowałem tak praktycznie. I nie... Tak, dobra. Nie wiem, po co ją budowałem. Praktycznie chyba teraz ją troszeczkę... Jeszcze raz na miejscu praktycznie ją tak troszeczkę... przestępuję, ponieważ może te ludziki, które budują właśnie tą budowlę, mogą mi podkradać cegiełki. A tego na pewno byśmy nie chcieli. Także z góry tutaj usunę wszystko dookoła. Tak, żeby nie mogły tutaj postawić ani jednego klucuszka. Tak, właśnie. Chodzi o to, gdyż już budowałem tutaj właśnie jeszcze jedną budowlę, której tutaj nie ma, ponieważ ją zburzyłem. Był to taki domek mały i naprawdę jak się buduje dwie budowle na raz, to ci jedni podbierają drugim cegły i... No nie ma... Nikt jeszcze bardziej nie są zgrania te wszystkie delmy. Także lepiej by było, jakby jednak nie byłoby tutaj tego, tej budowli póki co. Ale dobrze, już bardzo przepraszam, że tak tutaj wszystko robię na miejscu akurat. Jeszcze tylko niech się to mi zniszczy, bo to się nie chce. No, come on, niszcz się. Dobra, to się nie chce, trudno, najwyżej tam ukradną mikrocek 2. A więc tak, coś się jeszcze zmieniło. Praktycznie ten most chyba się nie zmienił. Oczywiście może pokażę, ile mam tutaj delm, jest ich pełno. Oczywiście tutaj nic nie dokończyłem w tej bramie. Nie miałem zamiaru po prostu. Tutaj nic się też chyba nie zmieniło. Nie używałem już chyba tego magazynu za bardzo. Wieża też się nie zmieniła chyba. Także już lecimy tak. O kurczę, co się stało. Tutaj lecimy. I tutaj mamy oczywiście zamiar budować nasz jakże piękny zamek. A więc tak, jak to będzie mniej więcej wyglądać? Spróbujmy sobie już coś ustawić jakoś. Może ja będę sam sterował kamerą, ponieważ to jest za duże przybliżenie jak dla mnie. A więc tak, jakoś tutaj tak sądzę, myślę, będzie wejście. Cyk, cyk, cyk. No oczywiście zaczynamy od ogrodzenia. Wiesz, chmurów może, nie od ogrodzenia, bo to tak jakoś troszeczkę dziwnie brzmi. Czekaj, obliczymy sobie tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. A, czekajcie. Oczywiście sobie tutaj przybliżymy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. No i wiedziałam, że coś źle postawię. Dlatego trzeba być czujnym. Dobrze, że jeszcze nie zaczął, że nasze delmy są jak zwykle zbugowane i nie chcą jeszcze nic nam stawiać. Dobra, że liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No dobra. Niech będzie 11, 12. Okej. I tak, gdzieś tutaj myślę będzie wejście.
ten razie zostawiamy wolnym. Tutaj budujemy mniej więcej w taki jakiś sposób. I jest chyba, sprawdźmy, czy jest na pewno linia prosta. To jest na pewno linia prosta, tylko to jest troszeczkę za wysoko. Więc budujemy jeszcze o jedną wyżej, tak żeby już wszystko było na pewno dobrze. Myślę, że żeby to aktualnie wyglądało, to sobie to jakoś tak zrobimy, żeby te cegły nie były jakoś tak po kolei. Ponieważ tak to jakoś wygląda tak jakoś brzydko i na pewno, znaczy może nie brzydko, nie tyle chodzi, ale o to, że to nie wygląda wtedy realistycznie. Jak zaraz to skończę, to będzie się widzieć te niebieskie projektowane zarysy. Myślę, że będziecie wiedzieć dokładnie o co. Fuck. Jeszcze raz, przepraszam. Dobrze, mamy już więcej, wiemy o co chodzi, prawda? Ale musimy jeszcze raz to zliczyć, ponieważ jak może się bliżej przyjrzycie, ja chcę to budować przez tych ludzików, którzy są w grupie gdzieś ich 14. Sam się dziwię, ponieważ maksymalna liczba, z tego co wiem, to jest 12. Ale tam, gdzie jest właśnie 14, w tej ta grupa ma właśnie to budować. A więc niech oni to budują. I jeszcze raz, dobrze. Zbytnio nie przedłużyłem chyba zdaje mi się filmu. Także jeszcze raz zaczynamy. Okej. I tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dobrze. Sprawdźmy, że wszystko dobrze ustawiliśmy. O, fakt, nie stawiać! Dobrze, trudno, postawili już to. To powiedzieć, trzeba zaszczycić planem tak zwanym B. Myślę, że nic się tak poważnego nie stało, szczerze. Tu gdzieś będzie na pewno wejście, także tutaj sobie te. Gdzie by zrobić wejście? Tutaj sobie zrobimy. Także to usuwamy i to usuwamy. I tak, żeby to było wszystko na równej linii. Jeszcze to wszystko wyrównamy oczywiście. Nasze ludziki już tutaj widzicie, ładnie wszystko już niosą. Tak jest wszystko dużo lepiej. Tego sobie użyjemy tych naszych półbloczków i dalej dajemy pełne bloczki. Jak widzicie, wszystko dobrze idzie. Póki co i na razie. Dobra. I jeszcze mniej więcej przez te pierwsze momenty jest wszystko bardzo fajnie, kolorowo, prawda? Ale już po... Ale na czym to polega? Później jak już będziemy wnosić wyższe mury, to będzie naprawdę już... sami przyznacie, że będzie już troszeczkę trudniej. Więc zniesiemy sobie może jeszcze o dwa te mury. A później zobaczymy, jak to tam dalej tam pójdzie. Także tutaj stawiam pół bloczek. Dalej pełny bloczek. Pełne bloczki niech będą. Cyk, cyk. Okej, ładnie. I jeszcze o jeden niech się nam to wzniesie. Tym razem z tej strony postawimy sobie pół bloczek. I praktycznie wiem, że muszę wypełnić, ponieważ nie będę cały czas mówił, tu stawiam ten pół bloczek, a tu stawiam ten pół bloczek. To troszeczkę głupio brzmi pewnie. A więc tak szczerze, żadnego tematu nie przygotowałem dla was. Po prostu mówię, trzeba nagrać, ponieważ dawno nie nagrywam, więc może po prostu powiem, czemu tak nie nagrywałem, ponieważ ta seria oczywiście stała się, jak już pewnie niektórzy wiedzą, serią poboczną, nie jest ona serią główną. Nie jest to seria główna. Z początku tam przez pierwsze odcinki była to seria główna, ponieważ myślałem, że będę w stanie się zorganizować i nagrywać codziennie z tej gry filmy z tej gry. Niestety to się nie sprawdziło. I jednak filmów codziennie z tej gry nie będzie, także
wolałem dać to na serię poboczną, niż mieć to na serię główną i stawiać regularnie filmy. Także póki ta seria jest serią poboczną, będzie to wyglądać w ten sposób. Czekajcie, bo coś mi się tutaj nie baguje znowu. Dobrze. Będzie to wyglądać w ten sposób, że nie będę codziennie wstawiał tego filmów, tylko jakoś po prostu zachcę, że na przykład po tygodniu, dwóch mówię widzę, że nie wstawiałam już dawno troszeczkę filmów z tej gry, więc mówię, dobra, dziś może stawię jakiś film coś z tego zrobię. Teraz dokończę to gadanie, tylko muszę po prostu postawić jeszcze klocki. Muszę sobie policzyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no dobra, dalej idziemy, tak to będzie mniej więcej wyglądać, sześć, siedem, i come on, dasz radę, osiem, nie da rady chyba, osiem, a dobra, damy jakoś tak, teraz tak damy. No, come on. Teraz tutaj troszkę na szczęście liczymy, ponieważ liczyłem, że nie będziemy potrzeba aż tyle szczęścia do tej budowli. Jak to wygląda? Sprawdźmy. Nie, dobrze wygląda, dobrze sądzę, bardzo dobrze. Przez chwilę myślałem, że sobie mikrofon w ogóle gdzieś na bok położyłem i się nie nagrywa. Co ja bym wtedy zrobił? Nie, wszystko dobrze idzie. Trzeba tylko dokończyć teraz wszystko. Myślę, że ten odcinek będzie troszkę dłuższy. Możliwe, że ten zamek na pewno się nie zbudujemy całego, od razu całego zamku w tym odcinku. Także podzielić to na pewno na troszkę więcej niż jeden odcinek. Te drzewa będzie ściąć. Trzeba, bo jest taka potrzeba. Dobra, widać nasze ludziki, kopacze zrobiły zapas. Nowy zapas cegiełek. Tutaj widać, że troszeczkę się już skończyło miejsce do budowania. Więc teraz zrobimy taki myk mały. Się wycwanimy. Tak? Jakoś tak? Nie, chyba jakoś tak musiałem to zrobić, ponieważ nie dało się już tutaj jakoś tego dobrze połączyć. Żeby to było jeszcze bardziej eleganckie. Czekajcie, bo tutaj niestety, że nasze darmy nie są zbyt zorganizowane, trzeba im pomóc się wydostać, ponieważ jeszcze chyba gdzieś mamy jeden kawałek drewna, aby się przydały na samo wejście kawałki drewna. No dobra, więc na razie ich tutaj te darmy stąd wycofujemy. Mówimy papa. I tak, no tutaj usuwam ten klocek. Niech tylko jedna derma tutaj przyjdzie, najlepiej by to było. I jak już skończy, postawimy tutaj właśnie drewnianą płytkę. Zdaje mi się, że mieliśmy jeszcze jedno drewno, ale jeśli nie mamy, żaden problem. Wyślemy jakąś demę, może być Atos, aby ściął na przykład nam to drzewo. Dajesz, Atos. Jedziesz. I tylko, żeby na tą stronę nam się przewaliło to drzewo. Ajajaj. Niedobrze, może mamy jakiegoś... Nie ma farta. Mamy jeszcze jedno drzewo na szczęście. Chociaż te wygląda już tak, że raczej się nie wywali na tą stronę, którą chcemy. Nie, to trzeba chyba... chociaż, patrzcie, jak fart. No, ale nie przewali się szybko, jakiś ludzik, szybko. Pędź. No i co z tym zrobisz? Masz worek na plecach. A ty co zrobisz, no? Podnosisz to, dajesz. Podniesiesz to. Jesteś silny, jesteś mocny. Ty też jesteś silny. I ty też. I ty. Nie, idioci! Dobrze.
dobrze, spokojnie. Nie zrzućcie mi tego. Czemu się wszyscy nagle ustawili? Wiesz to, Portos 1. Edzie. Dobrze, niech oni tutaj postoją. Ja będę taki dobry i będę dalej projektował. A więc tak. Skoro będziemy dalej projektować, to... Taki myk. Myślę, że ja to dalej zaprojektuję. Jak skończę mniej więcej to projektować, tak w cudzysłowiu, to wtedy zerknę sobie na czas, jak tam z tym mi idzie. I sądzę, że już wtedy będzie, już jak tego czasu już teraz jest, troszeczkę już minęło. I wtedy zakończymy odcinek. Jeśli dzisiaj spodziewaliście, że uda się to zakończyć, to byliście w błędzie, ponieważ taki zamek na pewno bym nie zakończył w pierwszym jednym odcinku, chyba że robił jakieś super cięcia, że pierwszy dzień budowli, drugi dzień budowli, ale ja tak nie chcę. Wolę, żebyście sami byli na bieżąco z tym wszystkim i stawał moją budowlą. Teraz znowu bierzemy popłytkę. Teraz jakieś szumy słyszę. Nawet w słuchawkach. Mam nadzieję, że wy tego nie słyszycie. Ogólnie mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. I cały czas mi się wydaje w ogóle, że nie mam przy sobie mikrofonu, ponieważ zawsze odczuwałem mikrofon, że mam go przy sobie, tak, mam go przy sobie i po prostu nie dawało mi to spokoju. A teraz jakoś po prostu jest dużo, dużo lepiej, że tak powiem. Nie jest to może spowodowane tym, że... Nie jest spowodowane oczywiście tym, że mam nowy mikrofon, ponieważ już od razu by wypadało, ale po prostu... lekko mi się po... Jak to się mówi? Poregulował mi się coś takiego i po prostu mogę w nim... czymś tam złamało i mogę w nim po prostu... ruszę na większą skalę, czyli mogę sobie go na pełno boków go dawać, że tak powiem, po prostu na chłopski rozum. Po prostu on mi nie siedzi przy samych ustach, że ja muszę starać się, żebym go nie zjadł za chwilę. Tylko po prostu mogę na luzie mówić, gadać do was. No i jest fajnie, prawda? W ogóle przy okazji już mówię, że był tak czas, gdzie po prostu miałem już sam raz wymienić ten mikrofon, ponieważ przestał mi działać, ale to już chyba mówiłem, także jeśli chcecie wiedzieć, to mówiłem to chyba w nagraniu w Gwiezdnych Wojnach. Także jeśli chcecie, to możecie oglądać. Gdzieś może znajdziecie to jak mówiłem o tym. Jest to oczywiście zachęta, żebyście też oglądali nie tylko Castle Story. No ale dobra, to jest Castle Story, to nie są Gwiezdne Wojny. Tu jest spokojnie, a tam jest dziko. I tak, już troszeczkę, przecież to się przeciąga. Zaraz muszę sprawdzić, co tam u naszych delm kopaczy. Ja tak nazywam je przynajmniej. O, widać, że jednak nasze dzielne delmy wzięły i wyrobiły pod drewnianą podłogę. No, myślę, że coś ładnie prezentuje. Teraz trzeba zrozumieć, co jest u naszych, jak tam u naszych kopaczy leci. Czyżby skończyli wydobywać? Trzeba im w takim razie powiększyć obszar tego wszystkiego. Ponieważ naprawdę w zawrotnym tempie to wszystko wydobywają. I sami po prostu musicie to potwierdzić, jeśli też macie tą grę. Jeśli nie wiecie, jak pobrać tą grę, to musicie to wejść na mój kanał i tam powinien się znaleźć film, jak zagrać, pobrać właśnie w grę Castle Story. Myślę, że już zaraz się powinien cegły pojawić, ponieważ nasi robotnicy zaczęli znowu pracować i teraz właśnie zaczęło mi w słuchawkach leci muzyka oryginalna z Castle Story. Bardzo chciałbym, jeśli wy jednak nie możecie się sami zagrać w tą grę i oglądacie tylko mnie, to chciałbym wam pokazać, jak ona wygląda, ta muzyka z tej gry, ponieważ jest dobra. Więc myślę, że spróbuję
O, co to? Aha! Już się wystraszyłem. I postaram się jakoś wrzucić taki same soundtracki na mój kanał, żebyście mogli sobie odsłuchać, jak to brzmi ta muzyka. Ponieważ nie jest to oczywiście jakiś rock czy coś, metal, ale po prostu taka, jak na grę, bardzo dobra muzyka. Takie soundtracki takie bardzo dobre, króciutkie utwory. Miło się przy nich gra, naprawdę. Nie tylko w Castle Story, myślę, że w inne gry też by się dobrze grało. Może nie konkretnie w jakieś szczelinki, ale w takie jakieś spokojne gry, gdzie się można właśnie wyluzować. W takie gry by się z taką muzyką naprawdę dobrze grało. Naszedłem teraz już, jak widać, daliśmy nowe zadanie naszym kopaczom, to działają na większych obrotach, dużo większych. I tego chciałem, ponieważ one były, mi się wydawały jakieś takie, się zbugowało czy coś, że tak jakoś nie chcą pracować. No a jednak dobrze pracują, dobrze. I chyba już powoli będziemy kończyć ten odcinek. Ja już kończę projektowanie tego poziomu, do którego chciałem dojść. Myślę, że jeśli chcecie zobaczyć ukończony projekt, nie w całości, ale tylko to, co dzisiaj udało mi się zrobić. Może tam między odcinkami, może więcej materiałów zbieram, żeby już w następnym odcinku szybciej nam to szła ta cała budowla. I myślę, że jeszcze na pewno w przyszłym odcinku się tym zajmiemy, chociaż jak zwykle niczego nie obiecuję, ponieważ znacie mnie i wiecie, jakie są moje obietnice. Także niczego nie obiecuję, ale myślę, że się tym zajmę. Myślę, że jeśli ten zamek zajmie mi jeszcze jeden albo dwa odcinki, nie więcej. Mam nadzieję, że nie więcej. I cóż, nie łudźcie się na to, że one tu teraz to skończą, żeby zrobił jakieś cięcie, ponieważ mi się tak szczerze nie chce. Myślę, że odwaliłem kawał dobrej roboty. Praktycznie mógłbym jeszcze zrobić jedną rzecz, czyli takie już zadaszenie małe. Tak, myślę, że tak coś mogę zrobić. I nawet robię to teraz. Okej. No jest dobre. Coś prostego i cieszy oko i człowieka. I prosto, bardzo ładnie mi wyszedł zamek. Ta muzyka jeszcze, inny, już troszkę inny otwór leci i naprawdę bardzo fajnie to teraz. Tak się troszkę zgrywa, fajnie nawet. A więc dobrze, tu się z wami żegnam. Właśnie na tym tle. Jeśli chcecie być ze mną oczywiście na bieżąco, wiecie, co macie już robić. Nie zapomnijcie polubić tego filmu, skomentować i wejść na mój kanał. Także cześć, trzymajcie się, na razie.